Cześć wszystkim. Witam was w trochę nietypowym filmie. I na początku zaznaczę, że seria Shakesa jest zakończona. Jednakże nie wykluczam, że pewnie będę sobie samemu grał, ponieważ życie i różne rzeczy związane z życiem, ale nie będę wchodził w szczegóły. Dlaczego w ogóle teraz nagrywam ten film taki z tej gry, skoro mówiłem, że już nigdy? No cóż, kiedy to mówiłem, nie spodziewałem się, że twórcy zdecydują zrobić fuzję między serwerami. I ten film nie będzie takim typowym odcinkiem tej serii, bo seria jest już zakończona, ale bardziej chciałem pokazać z perspektywy gracza na świecie W13, czyli z fuzji 20 to będzie, oraz w późniejszym etapie filmu jako gracza z serwera S23. Czy 21? Nie, 23 chyba. Jak wygląda w ogóle stan tych dwóch światów? Nie wiem, czy ktoś już z tych serwerów zrobił coś takiego i czy ja tutaj nie będę powielał jakiegoś pomysłu. Prawdopodobnie ludzie robili z innych serwerów, więc uważam, że te dwa światy też zasługują na coś takiego. Z plemion po 5 latach pokazałem, jak się skończył ten świat, więc i z tej przeglądarkowej gry, w której spędziłem o wiele więcej czasu i jednak o wiele bardziej mi się podobała niż plemiona. Sądzę, że też na to zasługuje. W ogóle wow, że fuzje robią. Ale ja chyba wiem dlaczego no poza tym, że teraz są graczy. Ale fajnie, że będzie znowu konkurencja jakaś i trochę więcej ludzi będzie razem grało. To tak z plusów. Widzę, że tutaj próbują wszystkiego po prostu, żeby gracze wrócili. Ta z tego co widzę fuzja z mojego świata W13 będzie gdzieś w marcu, ta? Przed końcem marca. No a z PL-a już miała być w piątek. Czyli za 3-4 dni około. Pewnie więcej by miało sensu jakbym pokazał stan świata W13 tak bliżej. Tuż przed fuzją. Ale mi się, kurde, nie chce tego dzielić na dwa filmy. No, przykro mi. Dobra, ale o co chodzi w ogóle? Bo źle to trochę ubrałem w słowa, bo jestem nieogarnięty. Dlaczego oni zrobili takie fuzje? Dlaczego mi się wydaje, że byli w stanie? Znaczy, nie wiem, dlaczego byli konkretnie w stanie. Ale jestem przekonany, że ma to związek z tym, że w tej chwili gra jest trochę inaczej skonstruowana. Ponieważ każde konto ma się już ogólne i jedno. I na takim jednym i ogólnym koncie, z jednym mailem, z jednym hasłem, masz swoje postacie. Wydaje mi się, że to poniekąd mogło sprawić, że ta fuzja mogła mieć miejsce, ale nie wiem tego, bo nie grałem przez 3 lata. Nie wymagajcie ode mnie za dużej wiedzy. Chcę tylko pokazać, co się pozmieniało. Na swój świat z PL-a później wejdziemy, a teraz spróbuję wejść na świat z W13. Okej, sukces. Udało mi się zalogować. I nawet dźwięki działają. Okej, od razu na początku, zanim wszystko zrobimy i tak dalej. O, widzę, że dalej mam na zawsze tego wyszowca. Chcę wam pokazać coś. Gdzie ten klaser? Tuż po zalogowaniu się na tą postać, po tych około 3-4 latach, nie pamiętam szczerze mówiąc, dostałem jeden achievement, który chciałem go pokazać. Dodatkowa garderoba, twój stołek jest zapełniony, to ten achievement właśnie. No, elegancko. No to co patrzymy po kolei? No, pewnie, że wezmę sobie to drewno. Czy ja chyba, a w ogóle nie wchodziłem na tą postać tuż po tym jak skończyłem grę, czyli ani nie ogarniam Elevatora, ani nie ogarniam czegoś tam innego. Ale trochę mam to gdzieś. O Jezu, ja nawet nie pamiętam po co mi są te rzeczy tutaj, nie? Ej, a to jest lepsze w sumie. Mógłbym to założyć. Może jak jakiś klejno się znajdzie. Mam wyrobane w ten ekwipunek, szczerze. Nawet nie będę to jakieś misji tych robił. Chcesz tutaj nieco? Z tak z ciekawości patrząc. Raczej nic się nie pozmieniało. Najwięcej to by się pozmieniało właśnie w ręce. Jaki mam w tej chwili tu ubrany? Pod walkę, dobra. Bo 470 poziomy, co? Dobra, zobaczmy sobie z tym wojem. Ups, przegranko.
Dobra, co nas najbardziej interesuje, to chyba gildia. Co z gildią się stanęło? Widzę, że kolejna... Jezus Maria, ten gościu gra dalej. Nie wierzę. Nie wiem, nawet nie piszę. Co napiszę? Napiszę, co myślę. Bardzo mnie to zdziwiło, bo wysłałem pewną wiadomość, po której się nie spodziewałem takiego obrotu spraw, ale spoko. Demoniczny portal to my chyba zamknęliśmy wcześniej. Kolejna wyprawa jest zapiekielne piekło. A ja nie pamiętam, a 69 lochy ostatnio pokazaliśmy? A ja chyba mam w poczcie zapisane 70. Jeżeli on czekał z tą wyprawą na mnie jak wrócę, to jest porąbany trochę. Ale spoko. Widzę, że w opisie chyba się nic nie zmieniło. Zaatakujmy sychy dla jaja, albo... O, mogę trochę podnieść poziom. Jezu, ale co ten gość się zrobił? On w ogóle nawet nie zmieniał gildii. Po prostu tu tak cały czas stał i siedział w tej jednej. Jezu, podziwiam gościa. Nawet, że kurna jakieś berserkery mnie wyprzedziły. Znaczy w poziomie nie, ale w chwale. Szanuję. Darmio of Underground, to chyba ta była gildia... Pierwsza Polska na serwerze, czy coś takiego? O Jezu, chyba już nie. Nie, jednak tak. Czwarta dokładnie. Ciekawe, jakim idzie w lewej torze. Mają pewnie raczej, no właśnie, osoby aktywne. A wyżej? Gildia? O Boże, gdzie ja wlazłem? Chciałem zobaczyć z serwera, a nie gdzieś. A, okej. Okay. A, dobra, okej. Okay. O, cię chłopie. O, nawet nie byli w top trójce. Ups. No cóż, jak zrobi się fuzja, jeżeli nie będę nagrywał w ogóle z tej gry już, to nie będzie mi się chciało grać na tej postaci. Jak będzie świat w ogóle europejski 10, to pewnie mnie skusi, bo życie, sytuacja. Ale na pewno nie będę miał czasu na 3 konta. Aczkolwiek, jeżeli miałbym kontynuować serię, nie, to jest głupie pomysły są to. Przychodzą do główki. Trudno powiedzieć, czy to się coś zmieniło jakoś bardzo. W sensie... To wygląda praktycznie tak, jak to zostawiłem ostatnio. Czyli kamera prawie wchodząca do top 10, ale jednak nie. Exitum pierwszy. Army w top 5. Nie wiem, czy kiedyś był lepszy. Z lochami wizyglinymi. Krucho, 111 tylko, nie 130. A zobaczmy top pierwszego gracza na tym serwerze. Co ja... Chyba nie to chciałem kliknąć, nie? Czekaj, wód. Jakie mam... Co ja mam wyszukać? O, jeden, dobra. Tego się nie spodziewałem, że top pierwszy gracz nie będzie miał potionów żadnych. To dużo pokazuje, co się stało z tym światem, nie? Ale dobra, to w drugi już widzę lepiej. Chłopców wbił 100% klasera. A na polskim serwerze, co o wiele starszy był, to nikomu się nie dało stopki. Ja, ale oczywiście, że Niemiec. A drugi co 100%? Szwajcarz? Czy coś takiego? No chłopy, dużo ich pokończyło, kurde, na 100% gierka. A ja ją odpuściłem, bo uznałem, że nigdy jej nie przejdę. Chociaż gdybym miał wbijać taki poziom, no to nie wiem. Pewnie bym nie wyrobił. Dobra, co jeszcze ciekawego tutaj można? A widzę, że tu mnie pocisnęli ładnie. Nie ma nawet opcji, że ja tutaj coś poszukał tych klejnotów. W ogóle mi proponuje jakieś zera mi proponuje do ataku. Ox. Jakieś 200. Nie, nie ma szans tutaj w ogóle na nic, żebym tutaj coś ulepszył to. Tutaj wiedziałem, że tak będzie. Powiedziałem oczywiście, że napchany ten przygodomat. Które raczej wyrąbane mam w tej chwili. Pocztę mam bardzo chęć zobaczyć. Ale to na koniec troszeczkę. Właśnie to chciałem wejść. Pięknie to wygląda. O chłopie, 225. Tam tysięcy quattro decylionów. Nie chcę mi się tego na razie... resetować. Więc wyrąbanko. Lochy. Tutaj w ogóle pozmieniali sporo, bo teraz tutaj w ogóle rozsunęli to strasznie. Wcześniej była taka fajna mapa i teraz są takie zakładki znikąd.
A, i patrzcie sobie w ogóle, ile lochów oni dodali, kiedy ja nie grałem. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. I najlepsze jest to, że ze wszystkich tych sześciu lochów, to tylko jeden jest tam wyżej niż ten Góra Olimp. To jest ciekawe. Bo sądziłem, że będą walić te lochy z tak masakrycznie dużo, że się cholera tego nie przejdzie, ale jednak ostatecznie widzę, chyba się ogarnęli trochę i zrobili jeden taki loch już na koniec, kolejnego już nie ma. Ale założę się, że jakbym pograł dłużej, to by pewnie jeszcze jakiś kolejny 29 walnął i wbijaj sobie kurde 800 poziom, nie? Dobra, no to by był stan chyba. Muszę zajrzeć w tą pocztę, ale wolałbym na razie na prywatny to zobaczyć. Okej, okay, w poczcie o dziwo nic ciekawego. Dwie osoby chcą dołączyć do gildii. Chciały w 2022 i w 2023. Nieźle, naprawdę nieźle. A przyjęli ich? Roshabal i Vixa są tutaj? Czy nie ma ich? 6 dni? Oj. Ja nie wiem, co ten myszor. Ja nic nie insynuuję, ale jeżeli ten chłop jest na bocie i ten bot jest tak po prostu aktywny, co ten gościu nawet już nie gra w tą grę? Nie wiem, naprawdę. Dziwna sytuacja, dziwne sprawy. Ale jest to co najmniej podejrzane, nie? O. Niby ten pupil na zawsze, znaczy wierzchowiec, a jednak 4559 dni. Jak kogoś interesuje, to w ostatnim odcinku chyba z tym 130 umieściłem w opisie link do filmiku na chmurze z kupowania na zawsze. Jak kogoś ciekawi. Dobra, nic tu już nie ma ciekawego. Tak sądzę. Więc ja uciekam z tego konta. Nie chcę mi się go ruszać. Za to PL gość. Na tym to ja sobie pogram. I tu nawet mogę co nieco pokazać tak od siebie. Troszeczkę. Sek z Cyliony. Dwa ręce. 486 poziom. Nie ma opierdzielania. Kolejne kluczyki się odblokowują w twierdzy, w strefie mroku. Tutaj będą trochę spoilery jak kogoś... Znaczy spoilery, cholera, jak ktoś ogląda ten film i to raczej chyba jest świadomy o wszystkich tych lochach, które pododawali, bardziej niż ja. Więc jakie tam spoilery, nie? Ale strefa mroku na razie mnie interesuje, bo w strefie świata jestem w ogóle w tyle. Tutaj teraz jakiś magę do pokonania, proszę bardzo, cyk, łatwo. Śmieszna sprawa jest taka... Cześć! Że po tak długim czasie od niegrania. O, ta czapa będzie dobra do wiedźmy. 10 milionów. Po tak długim czasie od grania. Bez grania. Tyle dodawali lochów. Że teraz wystarczy ich trochę porobić i nawet całkiem szybko się expi. Chociaż pewnie i tak za szybko tego 500 nie wbija. Ale już bardziej by mnie obchodziło zagranie na tym europejskim 10. A to dlaczego? Ja jestem już trochę przeżytym graniem. Zawsze pokazuje liczny czas, to dobra. No to chciałem. Cholera. Bo mi zablokowało. Co na PL-u? Witchersi dalej pierwsi. To gilia, która już w 2013 albo 2014 była w top 1 i dalej jest top 1 elegancko. A nie, jednak kurna lepsi trochę. Tamci na światowym. Bo aż 110 lochy mieli zrobione, a tutaj Witchersi tylko 109. W ogóle jak nie grałem, to oni powbijali te elevatory. Masakra. Tyle mnie ominęło. Ja tyle mogłem tych lochów jakichś legendarnych robić, tyle sobie jakichś surowców zdobyć. To wszystko miałem porąbane i nie wiem, może to dobrze, bo trochę jednak uzależniony byłem od tej gierki, nie? Więc trzeba było sobie zrobić detoks. Ale ja za to w 66 pozycji, a ja nie miałem ostatnio top 50. Jak kończyłem grę, czy nawet to około top 40? Nie pamiętam. Że. Ale te flagi. Te flagi w ogóle każdy sobie może jakiekolwiek dać, a tak naprawdę wcale nie znaczy, że jest z tego kraju. Flash to zdecydowanie jest Polakiem, na przykład. No i patrz, i to jest to, o czym mówiłem. Gość z top 1 na PL-u 23 i nie ma wypełnionego lasera. Brakuje mu troszeczkę. Mimo takich statystyk. Które jak na mnie wyglądają na powalone, na przykład. Ale co tam, trudno, nie? Ile to w ogóle różnicy? 99,74, a ja mam? Jest to z 50... 56 jestem.
Ile mam? 97%. Niewiele różnica. A i tak chłop będzie szybciej expił. No cóż, a nie pokazałem tam twierdz, ale kto na to patrzy, chłopie, kto na to patrzy? Na te twierdze, pupile i inne głupoty, nikt. To wszystko, co miałem wam do zaoferowania. W twierdze oczywiście nikt nie gra, puste konta, w ogóle śmiesznie będzie po fuzji, bo nagle wokół ciebie będzie dużo osób, które ciśnie te twierdze i te różne rzeczy. Już nie będzie tak dużo możliwości farmienia na innych. Niestety. Ale to jest w ogóle kozackie. Naprawdę nie opłaca się zbijać samemu kogoś, bo my z tego nic nie mamy. Tylko jeżeli komuś się trafi ta sama osoba w gildii i się wtedy zmówisz, to wtedy przynajmniej jedna osoba zyskuje. A tak to co? Kogoś zaatakujesz, to jesteś dla niego niedobry, bo mu zbiłeś? I w dodatku jedyne co, to może jesteś altruista dla kogoś innego, który zgarnie potem drop z niego właśnie. A i w ogóle to ciekawą rzecz dodali. Też zauważyłem, oprócz tych wszystkich lochów, helwetrów. Teraz gubliński ministrał. Wcześniej były questy dzienne tutaj gdzieś na tablicy sobie i to przenieśli tego chłopa. I teraz o wiele więcej można zadań na przykład dziennie robić. I są fajne nagrody śmieszne. Ale nie zawsze się opłacają. Czasami jest takie, zużyć 310 awanturniczości. Czasem te wydarzenia są takie typowe dla grzybiarzy, ale całe szczęście jak nie wydajesz nawet kasy, to bywają dni, że dasz radę zrobić wszystkie zadania. Pozdrawiam. Ej, mam pomysł, co jeszcze zrobimy. Bo nie wiem, co to jeszcze można pokazać i tak, to jest nieciekawa gra, nieciekawe pokazywanie. Ale można jeszcze zobaczyć, czy będziemy mieli szczęście w karczmie. Nie no, no patrz, gość nawet nie odpisuje na czacie, nie? Czego chcesz? I nie odpisywał wcześniej. Pograjmy sobie w kości na koniec, bo co można innego, nie? Brawo. Może się uda wbić achievement za 5 tych samych kości, a co mi się na pewno udało zrobić, tylko gra już tego wcześniej nie zarejestrowała, bo po co, nie? Brawo. A lochów mi się nie chce podchodzić na tej postaci. Brawo. Bardziej jakbym miał już kurna zrobić, nie wiem, powrót na postać, a co mi się na razie raczej nie chce. O, pięknie, czyry. Klipsy drugi. Jak w ogóle wam w tej grze, osoby, które to oglądają, jeżeli grają, co sądzicie o fuzji? Jak dla mnie to jest super pomysł i sądzę, że gra trochę ożyje dzięki temu. Ale już słyszałem głosy ludzi, którzy twierdzą, że playa w ogóle odwala. Robi tylko fuzję, tylko kolejne serwery, tylko coś tam zarobek. Dobra, wyrąbane. Gościu, nikt tą grę nie bierze na poważnie. Ona jest tylko po to, żeby mieć co robić w przerwach między pracą a pracą. Nikt to na poważnie nie gra, szczerze. Znaczy, no może parę osób. Partnerzy. No bo takie na nudę, już lepiej jak ktoś chce coś na poważnie pograć, to sobie odpala jakiegoś Wiedźmina dwójkę czy Pokémony. Nie no, Pokémon może nie. Ale zdecydowanie nie jest to granie Shakesa, no jednak. Trzeba się na to umówić, nie? Fajnie wbijam te surowce dzięki tym kościom, nie? Na pewno to docenią osoby, które mnie atakują w twierdzy. O. I parę milionków jeszcze na końcu. No nic, dobra, no tyle się pozmieniało właśnie na tych serwerach, że prawie nic się nie zmieniło. Ale prawdopodobnie będzie całkiem śmiesznie już po fuzji. Ale już z tego wtedy nie będę nagrywał raczej filmów, bo jest taki jeden chłop, Polak, który nagrywa z PLA 20, chyba 5 albo 6. Ma pseudonim na T, ale nie pamiętam pseudonimu całkiem. To on na pewno pokaże, co się pozmieniło po fuzji. A jeżeli chodzi o W13, to nie wiem. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Jeżeli się rozwinie dziwnie, to może coś będzie. Nie, nie będzie. Na pewno znajdzie się jakaś osoba, która pokaże stan po fuzji tych światów W13 i jakichś tam innych. Ja już nie muszę. Ja jestem na emeryturze, jeśli chodzi o tą grę. Czas teraz na młodych. No to tym akcentem skończymy ten film. Dziękuję za oglądanie, albo wysłuchanie, albo coś tam. Za skomentowanie ewentualne, jeżeli też. I na razie, do kolejnych filmów i streamów.